Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Słuchajcie, parę dni temu pokazywałem wam 183, które po długim czasie zrobiły boom. I słuchajcie, w celu ich dokarmiania zawsze mrożę sobie ogórka szklarniowego. On się robi taki mięciutki, wodnisty, taka wręcz gumowata papka. Dlaczego? Słuchajcie, świeży ogórek będzie bardzo twardy. Jest na pewno dobrym pokarmem dla zbrojników, natomiast te młode, szczególnie tutaj 183, 184, mają bardzo miękkie tarczki w pyskach i nie każdy pokarm mogą przyjąć, dlatego tak dużo tych zbrojników małych pada. Słuchajcie, kroję sobie takiego ogórka na pół. Resztę można oczywiście wrzucić spokojnie z powrotem do zamrażarki i wyjąć następnego dnia lub za dwa dni, bo takiego ogórka możemy dłużej zostawić w akwarium. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Wejdę sobie tylko na drabinkę. Słuchajcie, tych maluchów tutaj jest całe mnóstwo. I powiem szczerze, że wyjmę na chwilę tego ogóreczka, bo będę go musiał obciążyć. Jest ich tutaj grubo koło setki, jak nie więcej. Jeszcze tutaj na liściach tego dębu jest całe mnóstwo. Włożę sobie tylko... Wezmę sobie tylko widelczyk. Słuchajcie, takim maluchom nadziewam właśnie na widelczyk tego ogórka, żeby za bardzo nie wypływał, bo trzeba go troszeczkę obciążyć, jest zawsze miękki. Delikatnie położyć, żeby też nie przygnieść jakiegoś tam cwaniaka. I słuchajcie, zostawiam to w ten sposób w akwarium, a za parę minut dogram kolejną część filmu, gdy maluchy już zaczną żerować, ponieważ no mówię, te woreczki już są zresorbowane, co widać, że zaczynają już żerować na zwykłym, normalnym pokarmie. Tak więc włączę jeszcze lampkę. O, widać już te charakterystyczne ich kropeczki. Tak więc podajemy ogórka i zaraz mam nadzieję, że się zacznie żerowanie i będę mógł wam pokazać, jaki jest tego fajny efekt, bo ja się z tego zawsze nabijam, jak to pierwszy raz zobaczyłem właśnie z tym zamrożonym ogórkiem. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin. Słuchajcie, trochę minęło, ale niestety jak wchodzę na drabinkę tutaj, wszystkie te małe 183 czmychają mi z ogórka. Widzicie, jak tutaj chętnie wchodzą gdzieś tam na niego. Ale niestety ta cała ferajna z góry po prostu mi uciekła i siedzi pod ogórkiem. Słuchajcie, taki ogórek miękki robi robotę z tego powodu, że mówię, maluchy zjadają go. On może parę dni nawet poleżeć w akwarium. I cały czas będzie świetnym źródłem pokarmu. Pamiętajcie, liście dębu, buku, grabu, zawsze, czy katapang, zawsze warto włożyć na nich, na powierzchni liścia takiego, który się rozkłada w wodzie, tworzą się bardzo fajne bakterie, z których korzystają właśnie zarówno i maluchy ancistrusów, panakulusów, które wówczas to jest pierwszy pokarm dla nich, i przy hodowli pielęgniczek, czy ramireza, czy kakadu, borelki, czy McMastery. W liściach tworzą się małe pierwotniaki, które też są zjadane często przez te ryby i stanowią pierwsze jakieś źródło pokarmu. Do tego na pewno, wiecie, czy bananowiec, czy artemia
czy pierwotniak, tu w zależności od gatunku, jeśli chodzi o pielęgniczki, bo tam się różni wielkość pyska. I oczywiście jedni powiedzą, że nie trzeba, trzeba, tylko że po prostu dla jednych zadowala to, że miod będzie się składał z 20 młodych, które odpływają, a jedni chcą z miotu odkładać 100-200 ryb. I tutaj jest ta różnica w jakości pokarmu, który pierwszy podacie, bo pamiętajcie, czym wcześniej podamy dobry pokarm, który ryby jedzą, tym szybciej ta ryba nam rośnie i dorośnie do wielkości handlowej. Dobra, słuchajcie, kończę. Jak widzicie, ogórek jest konsumowany. No tutaj niestety tego nie widać przez te szparki. Chętnie bym wam to pokazał. Jest konsumowany i mam nadzieję, że przez te najbliższe kilka dni będzie jedzony. Postaram się to pokazać wam jutro w sobotę. Natomiast z dobrych wiadomości na pewno 30 sztuk L174 typu ancistrusa, tak zwanego ocelota, przyjedzie z Niemiec, ponieważ już mam go zamówionego i na 100% go przywiozę z Niemiec. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin. Do następnego.